Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo. Z nagranej wypowiedzi prezesa koncernu PKN Orlen, pana Jacka Krawca, dowiadujemy się o skandalicznej rzeczy dotyczącej spekulacji na rynku paliw, polegającej najpierw na sztucznym zaniżaniu ceny, a potem na sztucznym zawyżaniu ceny paliw w hurcie i w detalu. Słynne teraz paliwo może być K4 litery nawet po 7 zł. Może panowie spotkają się w rezydencji z panem Grasiem. Ja chciałbym, żeby pan premier słuchał, bo to są ważne rzeczy. To może wynajmie. Panie premierze, i pytanie jest następujące. Czy ma pan świadomość tego, że sztuczne zaniżenie ceny paliw przez PKN Orlen doprowadziło do gigantycznych strat we wszystkich spółkach, które dystrybutują i detalują paliwo w Polsce? Zatem przyczyniło się do spadku dochodów budżetu państwa w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego i podatku dochodowego od spółek operujących w tym segmencie. I czy pan czuje się za to odpowiedzialny? Dziękuję, panie pośle.